No, jeżeli mówimy o inwestycjach, które są w gospodarce, to musimy pamiętać, że ich jest tak naprawdę trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to jest wszystko to, co robi państwo i samorządy w zakresie głównie infrastruktury. To są wszystkie drogi, to są wszystkie mosty, to są też no, jakieś budynki użyteczności publicznej, to są inne tego typu sprawy. W danych za ostatnich kilka lat my widzieliśmy, że mieliśmy taki moment przestoju, kiedy tych inwestycji było mniej. To był okres, kiedy przechodziliśmy z jednej perspektywy unijnej na kolejną i widać było, że tam było wtedy dołek, ale z grubsza taki mniej więcej jak poprzednie 7 lat wcześniej. Drugi rodzaj inwestycji to jest wszystko to, co jako my dla siebie, jako klienci indywidualni kupujemy w zakresie mieszkalnictwa. Kupujemy mieszkania, kupujemy grunta, budujemy coś. W ostatnim czasie widać było tutaj dosyć duży ruch. Deweloperzy mieli co robić, my sporo kupowaliśmy. Sporo kupowaliśmy na własne potrzeby mieszkaniowe, sporo kupowaliśmy, żeby ulokować środki. I jest jeszcze trzeci element inwestycji, który jest tak naprawdę szczególnie istotny dla gospodarki. To są inwestycje przedsiębiorców w unowocześnianie i rozbudowę mocy produkcyjnych. I przyznam, że to właśnie ten element spędza sens z powiek wielu ekonomistów, bo wciąż akurat te inwestycje nie są tak duże i nie są tak dynamiczne, jakby się chciało. My mieliśmy całkiem niedawno jeszcze na danych ogółem właśnie w tym zakresie minusy. W tej chwili są nieśmiałe plusy, ale z nimi też jest problem, bo to nie znaczy, że już przeszliśmy z tej takiej ciemnej strony na jasną, już jest wszystko dobrze. To wciąż jest niska dynamika w stosunku do tego, co byśmy oczekiwali. Z takiego powodu, że my mamy taką bardzo silną, takie bardzo silne rozróżnienie branż. Są branże, które faktycznie inwestują i to inwestują znaczące środki. To są na przykład środki większe o 30, o 40, o 50% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ale są też liczne branże, które poziom inwestowania mają 20-30% niższy niż przed rokiem. I teraz jest pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że wcześniej być może baza była duża, czy to jest kwestia tego, że jakoś perspektywy albo możliwości inwestowania są słabsze, czy to są inne czynniki związane choćby z niepewnością w zakresie prawa, z niepewnością tego, w jaki sposób się będzie płaciło podatki, ile będzie tych podatków, czy będzie popyt, czy przypadkiem coś w zakresie tego, co wolno robić, nie zmieni się. To są bardzo poważne pytania dla przedsiębiorców i dlatego wciąż inwestycje firm mamy stosunkowo niewysokie.